W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Haczowa, do wsi położonej w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim. Największy gotycki drewniany kościół w Europie z pierwszej połowy XV wieku. Tak o haczowskim kościele pisał Miron Białoszewski w ciepłym wierszu Barbara z Haczowa. W zasadzie jest to liryczny dialog, w którym święta Barbara z przydrożnej kapliczki opowiada swemu rozmówcy o haczowskiej świątyni i zdradza m.in., że w kościele tym nie znajdzie ani jednego gwoździa. Faktycznie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Michała Archanioła ma konstrukcję zrębową. Jego ściany tworzą belki łączone w narożach na tzw. zamek. Dzięki temu świątynia mogła zostać wybudowana bez użycia gwoździ. Kościół w Haczowie jest jedną z najstarszych i największą na świecie świątynią tego typu. Nawiasem mówiąc, wszystkie obiekty UNESCO na Podkarpaciu mają właśnie konstrukcję zrębową. Wybudowany w drugiej połowie XV wieku, kościół w Haczowie przez setki lat służył mieszkańcom wsi. Był dla nich miejscem wyjątkowym, m.in. ze względu na cudowną, słynącą łaskami gotycką pietę, liczącą ponad 600 lat, którą ponoć przyniosły wody Wisłoka. Dla wiernych z Haczowa i przyjezdnych pielgrzymów cudowna figura Matki Bożej Bolesnej ma do dziś szczególne znaczenie. Drewniany kościół zdumiewa swym rozmiarem i wiekiem, ale też właśnie niezwykłym wnętrzem. Wyróżnia się ono pochodzącym z kilku okresów wystrojem malarskim o bogatym programie ikonograficznym i wysokim poziomie artystycznym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje gotycka polichromia z końca XV wieku ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu, z wizerunkami świętych i monumentalną postacią świętego Krzysztofa. Kościół w Haczowie, liczący ponad pół tysiąclecia, uważany do niedawna za najstarszy w Polsce, jest niezwykłym świadkiem historii, a namacalnym tego dowodem są chociażby ryte napisy, które można odnaleźć na zewnętrznych ścianach świątyni, takie jak ten z roku 1771, informujący o powodzi, zaznaczonym poziomem, do którego sięgała woda. Haczowska świątynia przechodziła też różne koleje losu. Do gorszych można zaliczyć lata 70. XX wieku, kiedy to władze komunistyczne planowały urządzić w niej Muzeum Narzędzi Rolnych. Szczęśliwie kuriozalny pomysł nie doszedł do skutku, a kościół w Haczowie ma duże szanse być świadkiem historii również dla przyszłych pokoleń.
Po drugiej stronie Wisłoka, w otoczeniu rozległego parku, znajdują się obecnie resztki dworu. Dwór w Haczowie zajmuje pozycję szczególnie ważną z uwagi na dużą wartość architektoniczną i artystyczną oraz fakt zachowania w jego bezpośrednim otoczeniu kompleksu zabudowań dworskich, to jest dawnej oficyny, kaplicy i oranżerii wraz z parkiem krajobrazowym. W latach ostatniej wojny dwór w Haczowie był użytkowany przez Niemców. W styczniu 1944 roku na mocy testamentu Mieczysława Urbańskiego przekazany został na potrzeby gminy haczowskiej. W latach PRL obiekt ten niewłaściwie użytkowany. Była tu szkoła, magazyn OSP, magazyn spożywczy i materiałów budowlanych. I nieremontowany popadł w ruinę. Przez ostatnie lata była prowadzona rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego. I 2 tygodnie po naszym pobycie tam, czyli dnia 27 marca 2022 roku, odbyło się uroczyste otwarcie dworu haczowskiego po przeprowadzeniu rewitalizacji. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, odprawioną w intencji ostatnich właścicieli dworu państwa urbańskich. Po mszy wszyscy zaproszeni goście, prowadzeni przez dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, wzięli udział w podniosłym przemarszu do dworu. W pierwszej parze szli pani Justyna Terlecka, nauczyciel tutejszej szkoły, oraz pan Piotr Uruski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W tle rozbrzmiewały takty poloneza Wojciecha Kilara. 2 tygodnie wcześniej, gdy byliśmy tam, trwały próby właśnie do tego przemarszu. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.